Jesteśmy w Poznaniu na Ramowicach przy lewym brzegu Warty, obok ujścia Różanego Potoku. W ostatniej dekadzie kwietnia przyroda tętni bujnym życiem. Większość ptaków już przystąpiła lub przygotowuje się do rozrodu i wychowywania młodych. Na konarze drzewa przycupnął dzięcioł zielony. Spośród naszych dzięciołów ustępuje on wielkością jedynie dzięciołowi czarnemu. Ptak przelatuje do grupy wierzb kruchych, rosnących między brzegiem rzeki a rozlewiskiem. Prawdopodobnie wchodzi do dziupli, którą teraz nie widzimy. Pod drzewami znajdujemy świeże wiórki zdradzające miejsce ciesielskich robót. W pniach rosnących obok siebie wierzb odkrywamy kilka dziupli. Z jednej dziupli roznosi się stukanie i nagle pojawia się głowa dzięcioła zielonego. Ptak chwilę rozgląda się po okolicy i znika we wnętrzu pnia. Ponownie słychać odgłosy ciosania, a po chwili wióry wylatują z dziupli i opadają na ziemię. Dzięcioł z pękiem wiórów w dziobie zdecydował się odlecieć. Czyżby wyczuł naszą obecność? Następnego dnia zdecydowaliśmy się dalej dyskretnie obserwować dzięcioły. Ptaki zachowują się przy dziupli bardzo ostrożnie i rzadko się odzywają. Dzięki temu, że młode liście na drzewach nie tworzą jeszcze gęstej zasłony, mogliśmy śledzić zbliżające się ptaki. Dzięcioł pracuje nad poszerzaniem i czyszczeniem dziupli. Płeć tego ptaka można rozpoznać po czerwonym pasku na tle czarnego wąsa. Taką ozdobę noszą jedynie samce. Samica różni się też od samca nieco krótszą czerwoną czapeczką. Dzięcioły zielone mają stosunkowo delikatne dzioby, dlatego wykuwają dziuple zwykle w miękkim drzewie, np. w wierzbie, osice, olsze. Praca wykonywana jest głównie przez samca i trwa 15 do 30 dni. Ptaki te nie zawsze się tak trudzą i często wykorzystują starą dziuplę nawet przez parę lat z rzędu. Dziupla ma głębokość do około 45 cm. Postanawiamy dłużej nie niepokoić ptaków naszą obecnością. Odwiedzimy dzięcioły dopiero, gdy zaczną karmić młode. Upłynęło 43 dni. W tym okresie dzięcioły zielone ukończyły dziuplę, samica złożyła na jej dnie białe jaja i oboje rodzice je wysiedziały.
W wniesieniu jest zwykle 5 do 7 jaj, chociaż rzadko ich liczba może dochodzić do 11. Inkubacja jaj trwa przez okres 19-20 dni. Pisklęta rodzą się zupełnie nagie i rodzice muszą stale je ogrzewać przez pierwsze 7 dni. Młode karmione przez rodziców rosną szybko i mając około 14 dni pojawiają się w oknie dziupli oczekując kolejnej porcji jedzenia. Rodzic wciska się do dziupli i przez około 2 minuty w niej przebywa. Szkoda, że nie mamy wglądu, co się w niej wtedy dzieje. W czasie naszej obecności ptaki dorosłe przynosiły pokarm co 40-60 minut. Prawdopodobnie częstotliwość karmienia zależy od ilości głodnych piskląt, a także dostępności pokarmu. Pisklęta karmione są owadami, głównie mrówkami z rodzaju Lasius i Formica, w różnych stadiach rozwoju, od jaja po poczwarki i imago. Piskle domaga się jedzenia skrzeczącym głosem. Dorastające młode stają się coraz bardziej agresywne i rodzice muszą się wystrzegać ich dziobów. Rodzic czeka, aż piskle się usunie, by mógł wejść do dziupli i zrobić w niej porządki. Dorosłe ptaki dbają o czystość w dziupli, połykając kał swoich młodych albo wynosząc go w gardzieli. Rodzic chyba teraz chciałby wejść do dziupli, ale agresywny młody mu na to nie pozwala. Zrezygnowany oddala się od rozwydrzonego potomka i w końcu odlatuje. Dzięcioły zielone pierwotnie były związane z lasami łęgowymi. W środowisku potrzebują stare liściaste drzewa, w których wykuwają dziuple i otwarte przestrzenie, gdzie znajdują mrówki. Wśród dzięciołów jest to gatunek najczęściej żerujący na ziemi. Dzięcioł zielony zbiera postacie dorosłe mrówek oraz ich poczwarki i jaja przy pomocy lepkiego języka pozbawionego na końcu zadziorów. Język ten jest wielokrotnie dłuższy od dzioba i się w nim nie mieści. Dlatego w spoczynku jego nasada znajduje się w górnej szczęce i od czoła przez potylicę zawija się wokół mózgoczaszki, by trafić do wnętrza dzioba. Język może być wyciągnięty na odległość 10 cm poza koniec dzioba. Jest doskonałym narzędziem do łapania owadów w długich korytarzach. Ponownie odwiedzamy dzięcioły zielone po 2 dniach naszej nieobecności. Ptaki te nie noszą pokarmu w dziobach, lecz przechowują go w żołądkach. Tak samo transportują złowione owady dzięcioły zielono-siwe i czarne.
U pozostałych naszych dzięciołowatych od razu widać, że ptak karmi młode po szeroko rozwartym dziobie obładowanym pokarmem. Dzięcioł zielony, zanim poda młodemu jedzenie, musi z kurczami żołądka i przełyku przesunąć odpowiednią porcję do swojego dzioba. Najbardziej głodne piskle oczekuje przy otworze dziupli na przybycie rodziców, którzy ciągle regularnie karmią swoje potomstwo. Młode jeszcze nie wykazują chęci opuszczenia rodzinnego gniazda i nie wiemy, w jakim dokładnie są wieku. Zwykle wylatują z dziupli po 20-21 dniach od wyklucia. Mamy nadzieję, że przy odrobinie szczęścia zarejestrujemy ten moment, ale musimy jeszcze poczekać. Niepewni, czy zastaniemy jeszcze dzięcioły, zjawiamy się przy dziupli 2 dni później. Z ulgą stwierdzamy, że młody w oczekiwaniu na rodzica tkwi na posterunku i rozgląda się po okolicy. Właśnie doczekał się dostawy świeżej porcji pokarmu. Kolejny młody ma mniej szczęścia. Czeka już 1,5 godziny, a żaden z rodziców nie przybywa. Zniecierpliwiony wychyla się z dziupli i rozgląda po okolicy. Chciałby już wyjść na zewnątrz, ale się waha. Dla niego to trudna decyzja. Widać, jaką walkę toczy sam ze sobą. Wreszcie wykonuje ten jeden krok i wydostaje się na nieznany mu świat pełen niebezpieczeństw. Młody dzięcioł zielony barwy ma podobne do ptaka dorosłego. Upstrzony jest jedynie jasnymi i ciemnymi plamkami. Jedno z rodzeństwa atakuje dziobem młodego, a ten odpada od pnia drzewa. Czy kolejne piskle zdecyduje się na skok w nieznane?
Przychodzi jednak rodzic, by je nakarmić. Decyzja jest więc odroczona. Dzięcioły zielone są ptakami osiadłymi i nie odlatują na zimę. O tej porze roku, by zdobyć do jedzenia owady, muszą rozkopywać głęboko mrowiska. Ostre zimy z grubą pokrywą śnieżną nie przeżywa wiele ptaków. Opuszczamy dzięcioły, mając nadzieję, że natura będzie dla nich łaskawa.